Hej, witajcie ludzie, z tej strony Enruxa, to jest kolejna pogadanka z Gothica. Tym razem jakby wyglądał według mnie Gothic 4. Wiadomo, że Arkania nie jest pełnoprawnym Gothiciem, została jakby przeobrażona w zwykłą Arkanię 4. Albo w sumie w Arkanie. Otóż to, chciałbym coś, właśnie chciałbym tutaj dodać, że to jest chyba temat, który sam sobie jakby wymyśliłem. Nie brałem go od żadnego z widzów, następne będą oczywiście od widzów, czyli od Arkusana chyba dokładnie i od Korzenia. Tak więc przechodzimy do sedna sprawy. Co bym chciał, jakbym chciał, żeby wyglądał właśnie Gothic 4? Otóż to na pewno chciałbym połączenia takich... po prostu połączenia statkowego albo po prostu lądowego. Chciałbym połączenie lądowe poprzez właśnie Korinis oraz Myrtanę, a na przykład, nie wiem, jakieś transportowe bardziej. Nie wiem, co w sumie, poczekajcie, jeszcze raz. Chciałbym połączenie obozów. Chciałbym jedną lokację wziąć właśnie z Arkanii Gothica 4. Byłoby to Feshir oczywiście. Naprawdę spoko lokacja, oczywiście rybacka, jakby zatoka rybacka. Naprawdę malusieńki obóz, ale naprawdę mogłoby to być fajne, bo byłoby to połączenie lądowe, na przykład z Myrtaną. Oczywiście dowolnym statkiem, nie wiem, czy to by był byłaby to oczywiście Esmeralda, czy jakaś łódka, czy coś, ale bym chciał taki szlak rybacki, można by powiedzieć, że na przykład płyniemy z Myrtany wprost, albo w sumie z Korinis spłyniemy wprost właśnie tutaj do Feshir, i to jest taki mały szlak rybacki, na którym by było sporo misji, które byśmy mogli na przykład robić. Na przykład tutaj, na przykład w Feshir, byśmy znowu musieli płynąć na przykład do, nie wiem, do Korinis, i tam by było na przykład znajdź tego rybaka, tego, który wypłynął, ale zaginął. Coś takiego, na pewno by chciał takie połączenie statkowe pomiędzy Feshir, Korinis a Myrtaną. Oczywiście też bym chciał połączenie Górniczej Doliny na przykład z właśnie Myrtaną, coś w tym stylu, żeby nie było to jakoś transportowe, typowo, że z Korinis, tak wiadomo, tylko przechodzimy przez szlak, tylko chciałbym to jakoś zaokrąglić, żeby to miało też drogę właśnie tutaj morską. Na pewno chciałbym taką gildię połączyć właśnie, żeby teraz pełnoprawnie orkowie byli połączeni z asasynami, żeby te dwie siły się połączyły i były one potężne, żeby wrócił właśnie w czwartej części śniący w postaci na przykład zwykłego NPC, którego później będziemy rozgryzać i będziemy dochodzić do celu, kim on jest, krok po kroku, i w końcu pod koniec gry byśmy się właśnie dowiedzieli. Bym chciał, żeby koczownicy pełnoprawną swoją wioskę otrzymali, na przykład w Myrtanie, żeby była wioska na przykład koczownisza właśnie, żeby wioska była koczownisza, plus oczywiście byłoby połączenie z magami, by byli magowie ognia, jak i magowie wody, i by było naprawdę potężna wioska, byśmy otrzymali koczowników, magów i oczywiście kilku na przykład strażników rycerza jakiegoś, znaczy rycerskich paladynów. Na pewno chciałbym pełnoprawne połączenie buntowników oraz najemników orkowych, którzy na przykład odwrócili się od orków, i bym chciał, żeby oni się odwrócili i na przykład teraz współpracowali właśnie z buntownikami, i to była taka mała kryjówka, wiadomo. Okara na przykład Cape Dan by było taką wioseczką małą, no i na pewno chciałbym więcej jaskiń, więcej zagadek, więcej smoków, bym chciał więcej, jeszcze raz więcej zagadek, na przykład co gdzieś tam się kryje, na przykład jak było, bym chciał taką misję podobną do Where is Guru, na przykład mogłoby być Where is Diego, coś takiego bym chciał, na pewno bym chciał wszystkich bohaterów: Diego, Lester, Lares, Lee, Gorn, Diego, no i oczywiście Bezi, no i jak... i Milten, i oczywiście tam Saturas, Watras, wszyscy oczywiście magowie, którzy byli, starych magów już nie zobaczymy, ale na przykład Pyrokar, czy ktoś tam, to na przykład bym chciał wszystkich zobaczyć, no więc tutaj tak bym chciał właśnie połączenie koczownicy magowie, właśnie buntownicy, najemnicy orkowi, no i też bym chciał połączenie Myrtany, Vengar, Vengar to by było
to by było miejsce tylko i wyłącznie asasynów i orków, ale bym chciał na przykład takiego fajnego szlaku, no na przykład, no, wiadomo, że jest przełęcz pomiędzy Nordmarem a Myrtaną, ale bym chciał taki fajny szlak z Górniczej Doliny, na przykład górski szlak z Górniczej Doliny, tam gdzie zaczynaliśmy, z Górniczej Doliny, aż właśnie do Nordmaru. Bym chciał taki fajny szlak, z którego na przykład dalej kopacze by transportowali rudę, ale to już nie w celu jakimś tam, wiadomo, zarobkowym czy coś, tylko po prostu, żeby to wszystko, ta cała dolina się rozbudowała, i bym na pewno chciał taki system rozbudowań, żebyśmy na przykład mieli określony, nie wiem, określony teren i na przykład coś można by było zbudować, chociaż nie wiem, czy to by mnie był jakiś sens w tym. I owszem, na pewno chciałbym bardzo, bardzo, bardzo zobaczyć znowu chromaniny w Gothiku 4. Bym chciał w ogóle w każdej części zobaczyć takie chromaniny, ale teraz w Gothiku 4 bym chciał właśnie zobaczyć takie owe chromaniny. Co ja bym chciał jeszcze w sumie zobaczyć w takim, na pewno inny system broni, jakiś, nie wiem, w sumie, wiadomo, że jest określona liczba właśnie oręży, które możesz nosić, w sumie rzeczy, które możesz nosić, ale bym chciał jakąś określoną ilość, na przykład, nie wiem, 100, 200 i później wszystko wyrzucasz, coś w tym stylu. Na pewno bohatera znowu bez jego, nie jakiegoś tam typowego, no wiecie, jaki jest w Arkanii, nie taki trojek burowaty, bym chciał znowu powrót bez jego, oczywiście, pełnoprawny Jacek Mikołajczak, no i pełnoprawnego komentarza wszystkich, którzy komentowali od jedynki do trójki, i to by naprawdę mi się podobał, naprawdę Gothic 4 był wspaniałą grą. No wiadomo, że Alex jest nawet spoko, ale to nigdy nie odda, nie będzie miało tego, co miał na przykład właśnie Gothic 1, 2 czy nawet 3, który się niektórym nie podoba, a mi się bardzo podobało. No więc tak to bym jakoś chciał to wszystko, takie urozmaicenia, to była jedna wielka zaokrąglona wyspa, podzielona lekko szlakiem morskim, ale na przykład by były też właśnie przełęcze. Więc tak bym chciał, żeby wyglądał właśnie Gothic 4, bym chciał, żeby właśnie te wszystkie wyspy, te wszystkie kontynenty były podzielone, można by powiedzieć, no najdłuższy kontynent to był właśnie Feshir, byśmy daleko bardzo płynęli, ale właśnie bym chciał, żeby takie coś było, i też animacja płynięcia, że tam załogi jakieś zbieramy, no naprawdę spoko by to mogło być, na pewno by to świetnie wyglądało, i na przykład też bym chciał właśnie na werancie zobaczyć jakąś wielką, naprawdę wielką świątynię asasynów, gdzie na przykład czczą nowego jakiegoś bożka. Nie wiem, co to by było, w sumie możecie wymyśleć, jakiego byście chcieli bożka dla asasynów, jakiego byście, oczywiście wiadomo, że to Beliar jest, ale nowe, to bardziej dla orków by było, ale wiadomo, że Beliar, ale wymyślcie jakiegoś nowego bożka dla asasynów oraz orków, już na przykład jakby nie było Beliara, o, tak by to mogło wyglądać, no i jakim NPC, jakbyście wyobrażali sobie śniącego jako NPC-ta zwykłego, i jakbyście chcieli, jakoby ostatnia misja właśnie zabić śniącego albo odnaleźć go wyglądała. Nie wiem, czy on by był dobry czy zły, ale to już dla was pozostawiam. Jak to widzicie, jak oceniacie tą pogadankę? No i powiedzcie, jakbyście wy chcieli, żeby wyglądał właśnie owy Gothic 4. Tak więc ja już bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcineczka, tej pogadanki. Mówię Enrux, do zobaczenia, do następnych odcinków. Trzymajcie się, papa, hejo, cześć!